No hej, witam Was. Dzisiaj będzie haul zakupowy i jednocześnie unibox. Czyli ostatnio kupiłem sobie taki fajny kubek termiczny w postaci obiektywu. Niby to ma być obiektyw Canon, ale no sami widzicie, no jaki to jest Canon. Taki troszkę Canyamon. O. Fajny, lekki, taki na jedną kawkę. Myślę, że nagram taki filmik też testowy kiedyś, jak długo trzyma. Drugie, co kupiłem. Wiecznie mi brakuje kabli USB typu C. Nie wiem, zawsze gdzieś się zawsze jakiś przydaje. Ten jest fajny, długi, czerwony. No i bardzo widoczny. Przyznam, że stwierdziłem, że dłuższy przydaje się w wagonach typ węgierskich, bo bardzo dziwnie mają umieszczone gniazdka wyżej i czasami nie sięga, albo trzeba telefon jakoś w dziwnej pozycji trzymać. No i teraz klawiatura bezprzewodowa z myszką, z myślą do tableta. Zwłaszcza klawiatura do tableta, bo no łatwiej się pisze, a myszkę pewnie jako zapasowa do komputera. Więc tak wygląda sobie klawiatura. Fajnie, o. Tak leży. Tu jest taka podpórka na baterię. Typu pewnie 2x3A. Może tego typu akumulatorki kupię i się je będzie ładować i wyjdzie taniej niż co chwilę zmieniając baterię i bardziej ekologicznie. Myszka tego typu i też na dwie baterie 3x3A. Czyli pomyślę o jakichś akumulatorkach. Właśnie, jak przyszły paczki, to chyba z 5 na raz. No a teraz zrobimy unibox. Multitool Neo. Nie, mam kilka narzędzi Neo. Jestem bardzo z nich zadowolony. To jest i 10 w jednym. Nazywa się narzędzie wielofunkcyjne. Ale co jak co jest, to nagramy inny filmik. Czyli niby ma być latareczka, ale to będzie o tym oddzielny film. No i teraz ostatnie z dzisiejszego haulu zakupowego. O, taka saszetka za 49,97. Teraz nagram o niej filmik. Tylko zobaczę jedno.
O, fajna. Bo tu mam mieć do kabla USB i tu można mieć powerbank, przyciągnąć kabel USB i na przykład albo słuchawki. No fajne zastosowanie, myślę, że fajny kolor. Myślę, że zastosowanie zamiast nerki. No i to będzie wszystko dzisiejszego holu zakupowego. Na razie.